Chcę wam powiedzieć dwa świadectwa w sumie i jedną taką rzecz, z którą do was przychodzę. Pierwsze świadectwo to świadectwo uzdrowienia. Bolały mnie plecy przez spięty mięsień pośladkowy, bo mam trochę inną wagę z przodu. I Ewa modliła się o mnie przez telefon i właściwie już podczas tej rozmowy zostałam całkowicie uzdrowiona, ból odszedł. Druga rzecz dotyczy pieniędzy. Ostatnio 3 razy zobaczyłam taką pewną zasadę duchową. Że kiedy Jezus modlił się, aby nakarmić ludzi, a mieli niewiele, mieli tylko parę ryb i parę chlebów, to zebrali te wszystkie ryby i chleby, złożyli w jedno miejsce. Jezus podziękował Bogu, pobłogosławił i potem wyciągali i jedli cały czas, a ich nie ubywało. Jest problem z błogosławieństwem finansowym w Kościele. Z tego względu, że nie ufamy Bogu w tym temacie. I dajemy dziesięcinę dlatego, że to jest radykalny Kościół, przebudzeniowy i że wszyscy ją dają i tak trzeba. A jest napisane, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Więc jeżeli ty dajesz, bo musisz, to nie odbierzesz błogosławieństwa od Boga. A dajesz już długo. Jesteś wierny. I patrzysz, dlaczego się rzeczy nie dzieją. To ja cię dzisiaj zwalniam z obowiązku dawania, bo musisz. Dlatego, że to nie zadziała. Nie dajemy dlatego, że musimy, że pastor każe albo pastor patrzy. Dajemy dlatego, że chcemy. Lepiej, żebyś dał tyle, z czego raduje się twoje serce, niż żeby ci się ręka trzęsła. Nie tak się daje. Jeżeli dajesz z zamysłem takim, że zaraz masz odzyskać, to nie zadziała, nie dawaj tak. Musisz tu przyjąć korektę, jeżeli chcesz prawidłowo w tym temacie chodzić. Dla tych, którzy dzisiaj borykają się z problemami finansowymi od dłuższego czasu, to ta zasada Boża dzisiaj tutaj zadziała. Bo ja stoję tu jako prorok. Z ochotnego serca, nie z przymuszonego serca. Ale jeżeli dzisiaj dasz z ochotnego serca, dlaczego? Bo ufasz temu, który cię stworzył, bo ufasz temu, który dał obietnicę i powiedział, że będzie błogosławił dzieło twoich rąk, bo jemu ufasz, nie człowiekowi, nie Arturowi, nie Agacie, ale Bogu samemu, że On cię pobłogosławi, to daj wszystko, co dzisiaj masz przy sobie. Ale jeżeli ręka ci drży, to nie dawaj, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. Wtedy zacznie płynąć przepływ Boży, bo przez takie otwarte serce płynie Boży przepływ.